Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego programu. Na dziś przygotowaliśmy dla Was rozmowę z Henrykiem Kasperczakiem, a także najciekawsze mecze tego weekendu w angielskiej Premier League. Ponieważ koniec roku jest czasem podsumowań, to postanowiliśmy zapytać Henryka Kasperczaka, wybitnego trenera i piłkarza, o to, jak ocenia miniony rok w polskiej piłce nożnej. Panie trenerze, rok 2013 w polskiej piłce nie był za bardzo udany. Może zacznijmy od początku. Z kadrą rozstał się trener Fornalik, nie udało się awansować na mundial do Brazylii. Potrafiłby pan wskazać jakiś główny czynnik, dlaczego akurat nie udało się tej reprezentacji zakwalifikować na Mistrzostwa Świata? No, na pewno to jest taki zawód ogólny, bo myśleliśmy o tym wszyscy, że jednak ten zespół się zakwalifikuje. Niestety tutaj zawiodł się nie tylko selekcjoner, który robił wszystko, żeby po prostu ta reprezentacja zakwalifikowała się do tych Mistrzostw Świata w Brazylii. Myślę, że jest wiele powodów, że ta reprezentacja nie osiągnęła dobrych wyników. Nie jest tylko to błędem samego selekcjonera, bo oczywiście moglibyśmy na bazie dwóch zagadnień powiedzieć, że no może trener, selekcjoner wybrał nie zawsze dobrych zawodników na każdy mecz. Także nie wybrał tych, którzy byli w dobrej formie, którzy czuli się dobrze, natomiast dobierał zawodników, którzy po prostu nie dali satysfakcji. I druga rzecz, która jest ważna, to myślę, że jeżeli chodzi o zespół ogólnie, no to te ustawienie często się zmieniało, prawda, i skład drużyny się zmieniał, co nie dało takiej stabilizacji, myślę, w grze tego zespołu. No właśnie, ten selekcjoner Adam Nawałka póki co stawia na dużą ilość graczy z naszej rodzimej ekstraklasy, która jednak, powiedzmy sobie, no nie prezentuje zbyt wysokiego poziomu. Jak pan ocenia? Też by pan testował zawodników z ekstraklasy, czy raczej skupiał się na tych z zagranicą, którzy niekoniecznie zawsze grają? No rzeczywiście ta filozofia stworzenia zespołu reprezentacji jest trochę dla mnie zawsze dziwna, gdyż w zasadzie wszyscy selekcjonerzy wychodzą z założenia, że trzeba konstruować, budować zespół. Od nowa trzeba szukać innych rozwiązań. Ja uważam, że w reprezentacji Polski nie powinno się konstruować, budować, tylko trzeba myśleć, stworzyć taki zespół, który dałby nam satysfakcję, czyli żeby wygrywał, żeby robił wyniki, bo myślę, że na bazie sukcesu można coś zbudować. I to jest, myślę, dla mnie najważniejsze i w tym kierunku trzeba będzie pójść. Natomiast wszystkie te testowania to nie jest miejsce dla reprezentacji, prawda? To nie jest miejsce dla zespołu, który ma coś do osiągnięcia. Panie trenerze, ostatnie pytanie. Czy to, że z naszej ligi nikt z naszych zespołów, znaczy tylko Legia awansowała do fazy grupowej Ligi Europy, ale nie potrafi nawet strzelić bramki. Żaden inny zespół nie awansował. Lech Poznań odpadł, skompromitował się z zespołem z Wilna i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że ten poziom jest o wiele niższy od tego, kiedy pan trenował Wisłę i brylowaliście wtedy w Pucharze UEFA? Zdecydowanie tak. Myślę, że nasz futbol aktualny, szczególnie ten krajowy, jest na niskim poziomie, trzeba powiedzieć. Nie mamy wielkich sukcesów na arenie międzynarodowej. No przecież już od wielu, wielu, wielu lat walczymy, żeby się zakwalifikować do Ligi Mistrzów. Niestety nie możemy tego osiągnąć.
także na tym niższym poziomie europejskim tak samo mamy wielkie problemy. Przykładem jest Legia, która nie strzeliła ani jednej bramki w tylu spotkaniach. No jest to oczywiście zjawisko, nad którym trzeba się zastanowić i to dobrze zastanowić, bo uważam, że te wyniki świadczą o naszym poziomie, świadczą też o naszej grze, co jest też takie niepokojące, że mamy niepokojące w sensie tej naszej piłki kochanej, że mamy świetnych kibiców, bo reprezentacja ma na przykład cudownych kibiców, oni przychodzą, oni zawsze są obecni, zawsze wspierają ten zespół narodowy. No i w pewnym momencie, jak to się stało przeciwko meczu z Słowacją, prawda, no nie wytrzymali i pokazali swoje niezadowolenie i mieli tu w jakiś sposób rację, bo no wszyscy oczekują dobrych wyników, wszyscy oczekują dobrej gry i długo już na to czekają, niestety tego nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o tą piłkę klubową, to też zauważyliśmy, że jednak ilość kibiców spada z meczu na mecz. Ta średnia jest bardzo mała w stosunku do tych meczy, które oczywiście graliśmy wcześniej. Dlaczego tak jest? No myślę, że jednak drużyny nie dają satysfakcji, nie pokazują tego, na co liczą kibice i tutaj oczywiście oni mają wielki żal do tego i dlatego może mniej przychodzą. W najbliższy weekend na angielskich boiskach odbędą się bardzo interesujące mecze pomiędzy drużynami z samej czołówki ligowej tabeli. W tym tygodniu najciekawiej zapowiadają się mecze w Premier League. Przede wszystkim dwa hitowe pojedynki między Manchesterem City a Arsenalem, w tym momencie liderem. Drugi pojedynek między Tottenhamem i Liverpoolem oraz bardzo ważny mecz między Aston Villą a Manchesterem United. Manchester City, Arsenal, Londyn. Arsenal w tym momencie lider. Oba zespoły od 4 kolejek niepokonane. Świetni strzelcy w obu zespołach. Przede wszystkim będący w życiowej formie Walijczyk Ramsey, strzelający dla Arsenalu, oraz kolega z drużyny Francuz Giroud. Kontra Aguero, Negredo, Yaya Touré. Myślę, że bardzo ciekawy pojedynek. Manchester będzie chciał potwierdzić swoją wysoką formę, potwierdzić to, że nie przez przypadek pokonali Bayern Monachium w Lidze Mistrzów na ich własnym terenie. No i Arsenal, który będzie chciał za wszelką cenę na pewno utrzymać stanowisko lidera. No i moim typem na ten mecz jest chyba w tym momencie jednak Manchester City. Drugi bardzo ciekawy pojedynek to pojedynek zespołów Tottenhamu oraz Liverpoolu. W tym pojedynku największą zagadką chyba jest to, jak dużo bramek strzeli Suarez, który jest w życiowej formie. Jest w tym momencie najskuteczniejszym strzelcem, jeżeli chodzi o ligi europejskie. Myślę, że pokaże on znowu swój pazur i że strzeli bramki i Liverpool wygra. I ostatni typowany przeze mnie mecz to Aston Villa kontra Manchester United. Mecz może mniej ciekawy niż dwa poprzednie, ale chyba najważniejszy, jeżeli chodzi o sam Manchester. Manchester jest w tym momencie w bardzo słabej formie, pomimo tego, że Rooney czy Van Persie strzelają bramki, brak jest punktów. Z drugiej strony Aston Villa, ligowy średniak, który potrafi mimo wszystko sprawić niespodziankę, choćby nawet w tym sezonie, wygrywając w lidze z Manchesterem City. Bardzo ważny mecz dla Moisa, bardzo ważny mecz dla Manchesteru. Nie przegrał on z Aston Villą od 4 lat w Premier League. Myślę, że będzie remis. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękujemy za tak dużą oglądalność naszego poprzedniego programu i mamy nadzieję, że ten również przypadł Wam do gustu. I pamiętajcie, że widzimy się za tydzień. Cześć!